No na pewno ja przed meczem spodziewałem się ciężkiej przeprawy tutaj. Wiedzieliśmy, że zespół Przeboju zremisował w ostatnim meczu z Jeziorakiem, podbudowany. Doszło paru zawodników do pierwszego składu. Ale teraz z perspektywy meczu, no, powinniśmy wygrać dużo wyżej. Już w pierwszej połowie mieliśmy sytuacji, myślę, że jak 4-5 byśmy szli do przerwy. I później był taki moment, uczulałem chłopaków w przerwie, że ma się na deskach przeciwnika, to trzeba go dobić. I żeby cały czas kontynuować tą rozsądną grę, długie utrzymywanie się przy piłce. I później niepotrzebnie był taki moment w drugiej połowie, około 10-15 minut, gdzie zespół Przeboju wierzył, że może grać. My zaczęliśmy kopać długim podaniem, w ogóle nie w moim stylu, nie w naszym stylu. Ale później sprowadziliśmy znowu grę do dołu. No i myślę, że jakbyśmy wygrali dzisiaj 6, to najmniejszy wymiar kary. Na pewno cieszę się ze zwycięstwa, ale dużo pracy przed nami właśnie, żeby postawić do końca kropkę nad i, żeby, tak jak powiedziałem, ma się klienta na deskach, trzeba go dobić.